Cześć, witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Elektromobilność wspiera Evston, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Elektromobilność wspiera Greenway. Zapraszam na odcinek. Idziemy się przywitać z Jackiem. Cześć Jacku. Mi się to auto bardzo, bardzo podoba. Przejazd przez progi to czysta przyjemność. Czy warto kupić auto elektryczne? Jakie auto elektryczne kupić? Jeśli masz takie pytania, to chętnie pomogę Ci w odpowiedzi na nie. I mam taką propozycję, jeśli posiadasz samochód elektryczny i miałbyś ochotę wykonać taki test Kraków Zakopane, zapraszam do kontaktu. Mail zawsze znajdziesz w opisie. Bagażnik jak to na kompakt, powiedziałbym, że całkiem spoko, tam chyba 380 litrów. Dokładnie. Jeszcze siądę za chwilę sam za sobą i sprawdzę, ile to jest miejsca. No i siedząc sam za sobą mam jedną pięść wolnej przestrzeni, chociaż tutaj jest taka wnęka, także troszkę poniżej kolana miałbym nawet dwie. No i co, będziemy startować z podjana w Skawinie, kasujemy zegary, pokasowane, tutaj wyłonił nam się head-up display, nie wiem czy będzie go widać, ale jest, także bogata wersja. No to startujemy. I startujemy z 89% i płynnie wjeżdżamy do Radziszowa. I jak zwykle pierwsze wrażenia na gorąco. Bardzo mi się podoba zawieszenie, bo jest takie bujająco pływające. Nie wiem jak po zakrętach, jak tam Twoje wrażenia, ale tak na tej dziurawej drodze. Miarę. Tak jak w Citroenie. Tak? Fajne to jest, takie cytrynowe zawieszenie. Dokładnie. Jak ktoś kiedyś jeździł Citroenem, to powinien wiedzieć, jak to działa. Jak to działa, dokładnie. Co prawda tu nie jest pneumatyka, ale są tu jakieś patenty porobione. Progresywne zawieszenie, co by to miało nie znaczyć, w miarę działa. Działa. Tak jest. Nie daje może takiej na początku pewności, przynajmniej ja tutaj tak odbieram to z fotela pasażera, no bo się... że on no tak się troszkę chwieje, ale dzięki temu nie tłucze. No takie to pierwsze moje wrażenie. Za to przy hamowaniu nurkuje, jak się doda ostrogazu, to idzie w górę. Tak? To coś jak moja C5 z hydropneumatyką. Dokładnie, więc w nocy widać, jak światłami się buja. Trzeba to lubić. Jak to ja mówię, każdy musi sobie pod swoje upodobania i potrzeby dobrać samochód. I na wstępie moje wielkie podziękowania, bo strasznie mi zależało na teście tego samochodu. Chodziłem po salonach, wysyłałem dziesiątki maili. Nie ma szans przejechać się EC4 poza tym pracownikiem salonu 5 minut, 2 km i tyle można auto poznać, nie? Znaczy, no to jest dosyć dziwne podejście bardzo Stellantisa do klienta, dlatego że właściwie każdy inny w tej chwili dealer daje samochód, no tak jak tobie, to pewnie na dłużej. Ja jeździłem Kią nawet przez weekend, wziąłem sobie w piątek, oddałem w poniedziałek, żeby potestować, natomiast tutaj nie ma, nie wiem jak jest w Oplu, nie wiem jak jest w Peugeotie, natomiast w Citroenie, w Peugeotie jest tak samo, bo jeździłem Peugeotem 2008, więc to jest cała grupa Stellantis, nie dadzą. Nie. Bardzo jeszcze, ciekawa jeszcze polityka. Jeszcze dla klienta mogę, że tak powiem, to zrozumieć w jakiś tam sposób, ale jeżeli ktoś chce nakręcić jakiś materiał, gdzieś pojechać na dłużej, no to dosyć dziwne, nie? Tak? To jest takie działanie... Tak jakby nie chcieli sprzedawać samochodów. No tak właśnie miałem powiedzieć, wyjąłeś mi to z ust. Znaczy, podobno są problemy z umowami dealerskimi między dealerami a Stellantisem i tak naprawdę nie za bardzo mają co sprzedawać w tej chwili, więc to tak wygląda nieciekawie. Znaczy, teraz to w ogóle są przedziwne czasy, ale ja jeszcze próbowałem w normalnych czasach, jak tylko EC4 weszło, coś zdziałać i nic nie zdziałałem. Znaczy ja wybierałem samochód chyba z rok czasu. Zaczęło się Suzuki Vitaro. No teraz ją sprzedałem, no bo czekam na kolejny samochód, więc żona trochę się, że tak powiem, stresuje, bo jeździła i nie ma jeździć czym, więc jeździ albo tym, albo syna samochodem. Natomiast
długo zeszło, dlatego że na początku mało było modeli do wyboru. Teraz jest tego dużo, tak? Na pewno jest około 100 modeli do wyboru, z wyposażeniami itd., itd. Tak naprawdę dawniej, nie wiem, rok, półtora roku temu, bo to mniej więcej, to był zupełnie inny świat. Było Renault Zoe, co było dostępne, Nissan Leaf, no i Kia. I właściwie z takich, powiedzmy, w miarę normalnych pieniędzy do 200 tysięcy, to było wszystko. Dokładnie. Więc później się pojawił ID3, pojawiły się właśnie Peugeoty, Ople i Citroeny. No teraz tego jest już tam? Tak, w lewo. Teraz tego jest już w miarę dużo, więc jest w czym wybierać. Trochę mnie też wstrzymało, bo nie było dotacji. Tak, ja liczyłem na to, że dostanę jednak tą dotację. Później się okazało, że spokojnie można było sobie kupić samochód wcześniej, bo dotację jakby wstecznie można było dostać aż do dnia, że tak powiem, wygaśnięcia tej pierwszej transzy. Także, no ale udało się też dotację dostać. Więc I tam zaliczyłeś 18... 18,750, tak. Jestem małą rodziną. Natomiast jeździłem chyba wszystkim, co było na rynku. Tak naprawdę, powiedzmy, w takich pieniądzach, w które mnie interesowały, czyli do 200 tysięcy. Po czym jak się okazało, że będę kupował nie jeden, tylko dwa samochody, to zawęziłem wybór do 150 tysięcy. I z tych 150 tysiącach na końcu już, powiedzmy, został ID3 no i Citroen. Nissan jest fajny, ale go odpuściłem ze względu na Shademo i na grzanie baterii, tak? Czyli na to przegrzewanie baterii, jak gdzieś pojedziesz w trasę, no to powiedzmy dwa razy się w miarę naładujesz. A później stoisz, tak? Więc no to jest zupełnie dziwna sprawa, bo wiedzieli o tym wcześniej, po pierwszej wersji Leafa już mogli coś z tym zrobić, no ale nic z tym nie zrobili. A byłby to fajny jest zagadka wszechświata. Tak, byłby fajny samochód. Natomiast no i też mnie trochę bolało, że się nie da siedzenia ani podnieść, ani obniżyć. Więc teraz już chyba się da, albo się nie da. Kierownicę się da podnieść, obniżyć. Siedzenie się chyba dalej nie da w Nissanie ruszyć. Więc to takie było... Nawet nie pamiętam, jak to było. Kierownica tylko przód, tył, nie było góra-dół. Tylko góra-dół, a nie było przód, tył. No, a dopiero teraz od tego teraz roku teraz ta wersja na dziesięciolecie, że w końcu na dziesięciolecie zrobili kierownicę w dwóch kierunkach. Tak, ale siedzeń dalej się nie da ani podwyższyć, ani obniżyć. No, jeżeli jeżdżą różne osoby, wyższa, niższa, no to jednak to ma znaczenie. A u nas praktycznie każdy w domu używa tego samochodu, więc no każdy sobie przestawia. Tak. W Polsce nie było dostępnej wersji z programowalnymi siedzeniami, więc takie u nas trochę są te wersje, powiedzmy, porównywalne na zachodzie, ale nie do końca. Tak samo na przykład Kia nie ma z tyłu ogrzewanych siedzeń, gdzie na przykład na zachodzie w standardzie w wyższych wersjach masz z tyłu też grzane siedzenia. U nas nie ma. To nawet nie wiedziałem. No, a na zachodzie V6 jest z tyłu. Tak, a na zachodzie zarówno Eniro, jak i Seedy wszystkie mają z tyłu grzane siedzenia. U nas nie ma takiej opcji, chociaż kupujesz wersję XL albo Prestige Line, nie dostaniesz tego. Tak samo jak nie dostaniesz kabla typ 2, gdzie na zachodzie kabel jest w standardzie bagażniku, ale musisz sobie go dokupić. Na obronę dam, że wiesz, i V6, czy tam któryś model, ktoś mi pisał ostatnio, że kosztuje gdzieś tam na zachodzie 30 tysięcy więcej, no to pewnie to, u nas chcą troszkę tą cenę lepszą zrobić, mimo temu. Tej ceny bym się nie trzymał, ona niedługo się zmieni, ja ci to gwarantuję. Tak, to wiem. Samochody drożeją, dokładnie. Kia zmienia cenniki, w ciągu miesiąca 3 razy się nowy cennik pojawił, więc no... To wszyscy zmieniają. Tesla też drożała chyba co tydzień. Tesla od zeszłego roku chyba ponad 50 tysięcy zdrożała, jeżeli mówimy o long range, prawda? No, znaczy, no, nawet patrząc na SR-a, no to kosztowało 199, kosztuje teraz 247, już się pogubiłem trochę. No tak, to już... Niedługo samochody będą w cenie domu, albo jak powiedział tam bodajże szef Forda, że mało kogo będzie stać na nowy samochód, tak? No, ja to mam swoją teorię, że to jest, wiesz, efekt... Mieszania za wiele przy gospodarce, lockdownów, no i jeszcze tego rozdawnictwa do druku pieniędzy, no dużo na pewno. No wiesz, ale to rzeczy się złożyło. To nie działa tylko u nas, to działa na całym świecie. To globalnie to jest. Dealerzy podnieśli też marże, mają mniejszą sprzedaż, zyski im za bardzo nie spadły, bo podnieśli marże, nie ma rabatów, tak? Bo albo pan kupuje samochód, albo kolejka czeka, no tak to w tej chwili wygląda. Troszkę jak za PRL-u się czujemy. No, powiem ci, że tak, mniej więcej to jest. Ja sprzedałem 5-letnią Vitarę i wziąłem za nią dokładnie tyle samo pieniędzy, za ile ją kupiłem. To prawda, trzeba uwzględnić inflację, no ale mimo wszystko nie było tak już dosyć dawno. Niektórzy za chwilę będą sprzedawać drożej niż kupili, podejrzewam, samochody. Jeżeli to jest z polskiego salonu, to tak może być. Nie jest powiedziane, że nie. No kolega teraz będzie sprzedawał Leafa, 2 lata pojeździł i Leaf zyskał ze 20 parę tysięcy na wartości.
No, kupił używanego i używanego teraz sprzedaje, nie? Także no dziwnych czasów doczekaliśmy. Ale tak, czekaj, bośmy się trochę rozjechali z tematem, czyli przejeździłeś wszystko, co się dało do 200 tysięcy, tak, i tak jak Ci mówię, został mnie ID3 i Cytryna, i co zadecydowało o hamulce. O! Co ciekawe, nie wiem, czy jeździłeś ID3 i zwróciłeś na to uwagę, nie dało się na suchej nawierzchni, hamując powiedzmy awaryjnie, żeby włączył się ABS albo zablokowały się koła, on po prostu jechał. Nie wiem, czy to była przypadłość samochodu u dealera, nie mam pojęcia, ale nie dało się nim zahamować tak, żeby stanął dęba, powiedzmy, na takiej zasadzie, że deptasz hamulec i wiesz, że samochód hamuje. On jakby się toczył tak, wiesz, spokojnie, nie dało się zablokować kół. Na takiej zasadzie. Dosyć dziwna rzecz. Fakt, że miał 100% baterii naładowane, więc praktycznie rekuperacja nie działała, bo wiadomo, dobra, no ale to wiadomo ABS, że nie działa. Te klocki i tak dalej, no to powinno działać zawsze normalnie. I druga rzecz była taka, że to była jeszcze, powiedzmy, w miarę świeża wersja i tam z oprogramowaniem były na początku problemy. Nie no, wiem, jak jest też teraz. Miałem przyjemność jechać pierwszymi wersjami ID3 i to faktycznie rozczarowujące było bardzo. No teraz poprawiali. No właśnie, tam. Więc podejrzewam, że no w tej chwili też znikła wersja ta 56 i są tylko te wyższe wersje, więc no też trzeba dać koło 200 tysięcy, powiedzmy, za w miarę wyposażoną ID3, gdzie różnica między ID3 a ID4 się powoli zaciera. Więc tak. tutaj widać, że jakby Volkswagen dąży do tego, żeby więcej ID4 sprzedawać. Więc też mam takie wrażenie. Cennikowo one poszły w górę, natomiast no, ID4 zostało, a ID3 poszło do góry. Natomiast ten też poszedł do góry. I... No właśnie, ile finalnie Cię kosztował już po tym, po dopłacie? Znaczy, powiem Ci, przed dopłatą mnie kosztował 149,5 tysiąca w takiej wersji, jak jest teraz. Czyli tak jak jedziemy, no to w zasadzie 130 tysięcy i tak, dokładnie. Siedzimy w takiej naprawdę dokładnie? Bogatej wersji. No dziś, co to jest za wersja? To jest wersja druga od najwyższej, czyli nie Shine, tylko kurczę, już nie pamiętam jak się nazywa, ale druga od najwyższej napiszemy wersji. Tutaj dokładnie, gdzieś. Napiszemy tutaj, albo sobie za chwilę przypomnę. Plus dodatki. Tak? Co ciekawe, wtedy było tak, że jak się kupowało wersję, to nie było dopłaty za lakier metalik srebrny. Nie był biały bazowy, teraz jest biały bazowy. Cena oczywiście poszła do góry, natomiast wtedy bazowym lakierem był srebrny metalik, natomiast no, nie chcieli u mnie srebrnego metalika, więc żeśmy wybierali niebieski, było jeszcze taki rudy był, powiedzmy, tam gdzieś rozpatrywany, ale finalnie się skończyło tu. Dodane są siedzenia. Tak, dodana jest kierownica, dodana jest 11 kg. Już lubię to auto. Grzana kierownica i fotele tak. I mogę jechać. Dodana... Jeszcze powiedzmy, że ma aktywny tempomat. Nie ma. Kurczę, no to w końcu cię złapałem. A powiem ci dlaczego, nie ma za chwilkę. Natomiast dodana jest jeszcze 11 kW ładowarka. Bo to chodziło, żeby go w miarę szybko można było naładować. Super sprawa. A dlaczego nie mam aktywnego tempomatu? Po oglądnięciu filmu z Bierna, jak testował C4, się okazało, że tam, żeby mieć aktywny tempomat, trzeba kupić pakiet z jakby ten najwyższy AEB tak zwany, tak? Czyli tego aktywnego bezpieczeństwa. Problem polega na tym, że on kosztował 5200, ten pakiet kosztował, a samochód nie jechał w linii, tylko się odbijał od linii. Aha, czyli to nie tak było naprawdę za, na pasie, tak, tylko takie... Tak naprawdę za główną rzecz, którą dopłacasz, nie działała, tak? Więc no, żeśmy stwierdzili, że... No, fotoradar jest, tak jest. Więc żeśmy stwierdzili, że odpuścimy sobie to. Zresztą nigdy nie miałem. Teraz w Kii sobie zamówiłem, więc zobaczę, jak to będzie działał. Jak się już przyzwyczaiłeś do aktywnego tempomatu, to jest to jednak frajda, bo można zapomnieć o tym jechaniu, auto samo trzyma dystans. To jest wygodna z mojej tu doświadczenia rzecz. Natomiast fajnie, jak to idzie faktycznie z takim utrzymaniem na pasie ruchu, bo wtedy można się tak całkowicie z kierownika na obserwatora przełączyć. Teraz zobaczymy, no jak widać działa, ale się będzie odbijał prawdopodobnie od linii, zaraz sobie zerkniemy, bo akurat zakręt jest, więc jak widać asekuracyjnie. Czyli coś tam próbuje kierować. Tak, nie? Bo on ma, że tak powiem, udało mi się przez to, że dłużej trwało jakby produkcja samochodu, że to jest wersja poprawiona. Czyli coś tam więcej. Tak, ja zamawiałem w sierpniu, chyba w październiku zrobili wersję poprawioną. Ona ma o 30 chyba 6 czy 7 km dłuższy zasięg od standardowego 350. Mhm. Co prawda w papierach tego nigdzie nie ma napisane, pokażę Ci później maila, jak dostałem od dealera. Bo dowiedziałem się o tym dopiero wtedy, jak poszedłem tutaj, powinno się świecić takie światełko na tą półeczkę, tak? I stwierdziłem, że się światełko nie świeci, wszystkim się świeci. I poszedłem do dealera i on mówi, że no niestety to jest wersja poprawiona, większy zasięg ma, ale coś za coś. Ale nie ma światełka.
Jedna dioda LED. Znaczy Stellantis kombinuje, bo mamy 50 kWh i zależnie od modelu od 40 do 45 mamy dostępne. I nie wiem, co oni tu majstrują, kombinują i pewnie tym mogą troszkę ugrać. No i coś tam pewnie jeszcze poprawiają i software'owo, i hardware'owo. No słyszałem, że E4 zyskała trochę zasięgu i tak patrząc na Twoje zużycia, jakoś nie jedziemy tu przesadnie oszczędnie, 14,7 teraz, no to całkiem to nie wygląda źle. Wiem, że w przekładni głównej zmienili troszkę bodajże przełożenie i coś tam pomajstrowali przy pompie ciepła i tak naprawdę to dało ten efekt, że ten zasięg wzrósł o 30 prawie parę kilometrów, tam chyba 37 czy coś takiego. Później sobie na maila zerkniemy, to będziemy widzieć, jak to wygląda. Natomiast czy to się odczuwa tak na co dzień? Nie wiem. No powiedz mi, musiałbym porównać ze starą wersją, tak? Jak typowo tutaj robisz zasięgi, jakie zużycia, jak jeździsz? Jako, że nie było jeszcze ciepło, bo ja tak naprawdę od stycznia nim jeżdżę, więc no to jest zima i do tej pory, więc no tutaj mogę powiedzieć, jak jest w zimie. Więc w zimie zasięgi no to jest mniej więcej 250 km. Całkiem, wiadomo, że te 250 km rzadko kiedy, a właściwie nigdy nie przejedziesz, bo nikt do baterii do zera nie wyjeżdża, tak? Więc trzeba przyjąć, że powiedzmy takie racjonalne to jest 200 km, żeby sobie jakąś rezerwę zostawić, dojechać albo do domu, albo do ładowarki, bo to tak wygląda, że albo w domu, albo gdzieś tam pod Kauflandem na szybkiej w miarę ładowarce samochód jest ładowany. Te szybkie ładowarki u nas to też tak, wiem, że ostatnio byłeś na takim szybkim miejscu ładowania. Jest kilka szybkich miejsc ładowania i to polecam naprawdę we Wrocławiu, Kąty Wrocławskie, w Łodzi jest na Rokicińskiej KFC. No będzie tego coraz więcej, będzie tego przybywać, jest dużo takich planów różnych dużych firm, więc tutaj trzymam kciuki, żeby to jakoś przemieliło się, no ale wiedząc jak działa nasza biurokracja i duże firmy, no to trochę to jeszcze pewnie wody w Wiśle upłynie. No u nas odbiory tych ładowarek to jest, kurczę, też dają w kość, no, to jest bardzo. Porażka po prostu. Natomiast ja uważam, że w tej chwili samochody elektryczne nie jest problemem zasięg, tylko problemem jest infrastruktura ładowania. Bo jadąc gdziekolwiek za granicę, no to już zupełnie inaczej jest. No, Norwegia to już jest w ogóle szał, prawda? Tam niedługo będzie więcej stacji, miejsc, punktów ładowania na stacjach niż dystrybutorów paliwa. No, tam potrafią już wyrzucać dystrybutory. Dokładnie. I wstawiać ładowarki w miejsce dystrybutorów. No także. I też w tej chwili nie powinno się wolniejszych niż 100-150 kW stawiać. No, bo Greenway zapowiadał, że w tym roku już nie stawia w ogóle 50, tylko już odsetek w górę. I bardzo, bardzo dobrze, że ktoś tam myśli. No bo ten już ma też zmienioną krzywą ładowania, więc, więc teoretycznie no, od 20 do 90% 17 minut jest się w stanie naładować. Przynajmniej tak Bjorn testował, też już miał tą poprawioną krzywą ładowania, więc no, to dosyć szybko, dużo szybciej niż w starej krzywej. Lantisy się bardzo ładnie ładują, to trzeba im przyznać. Jak to będzie miało do żywotności baterii, to nie wiem, bo nie da się ograniczyć do 80% na co dzień do pojemności 80%. Duży bufor jest. Ja tak myślę, że ten bufor, tak dokładnie, że ten bufor jest dosyć duży i stąd się to bierze, że teoretycznie ładujemy do 100%, ale dla niego 100% to jest powiedzmy 45 kW, a nie 50. Tak. I te 5 kW to jest bufor, więc tak myślę, że to właśnie tak jest zrobione. No. Patrząc na degradację nawet jakichś starych Leafów, no to powiedzmy sobie szczerze, że te 8 lat i te 160 tysięcy w tej chwili każdym elektrykiem jest się w stanie przejechać. No. Maksymalnie degradacja 20% bodajże przy tych 8 latach albo 160 tysiącach. Na Leafa nie patrz, bo wiesz, Leaf nie miał grzania, chłodzenia, miał no, złe krzywe. No tak, ale jak ktoś ładował go tylko w domu, powiedzmy, nie ładował go na szybkich ładowarkach, to ta bateria się dosyć ładnie degradowała. Co prawda 24 się lepiej degradowały niż 30 w Leafach bodajże. Tak, 24 zdecydowanie lepiej trzymają SOH, natomiast 30 zawsze dalej zajedzie, nawet jak jest zdegradowana, bo ma po prostu więcej kilowatogodzin. No, oczywiście. Docelowo wolałbym mieć 30 po 100 tysiącach niż nową 24. To jak na co dzień ładujesz? Bo słyszałem, że w garażu masz jakieś urządzenie do ładowania? Mam ładowarkę, 3 fazy 11 kW. Więc nie ma problemu z ładowaniem. No oczywiście chyba w bagażniku nie ma zwykłego kabla, bo na co dzień go też nie wożę. Natomiast zwykły kabel, ten, który jest dodawany do samochodu, ma raptem 1,8 kW, więc jeżeli się to przyjedzie tak, awaryjnie na 10% i chce się do pełna doładować, to ponad 30 godzin by się trzeba ładować, czyli tak naprawdę na 2 dni by trzeba samochód odstawić. No, to trochę porażka. Trochę ale porażka, ale więc wystarczy gniazdo siłowe. I znaczy, ja myślę, że za chwilkę będzie z tym tak jak z ładowarkami do telefonu, gdzie kupuje się, zresztą Tesla tak zrobiła, w tej chwili Tesla
Tesla już nie można, nie daje ładowarek do samochodu, więc no to będzie prawdopodobnie podobnie, no bo mając 2-3 samochody, po co ci tych ładowarek tyle, jak nawet nie będziesz tego używał, no to szkoda tych kabli nawet wozić, no bo taką 1,8 kW, no to gdzie ja z nią pojadę? No trochę słabo, to no właśnie. Tutaj lepiej jakiegoś choćby Zenkara, przejściówkę i ze zwykłego gniazdka 3-6 kW 3-6, dokładnie, no, więc to jest 2 razy szybciej. To już jest, to no. Już jakoś ma sens. Nie? Powiedzmy na co dzień, jeżeli ktoś tam jeździ do 100 km, no to taką ładowarką sobie spokojnie może podładowywać. Natomiast no, jeżeli raz w tygodniu, bo ja go ładuję mniej więcej raz w tygodniu, jeżeli to jest raz w tygodniu ładowanie, no to dobra, puścimy go tutaj. To raczej wolę to zrobić szybko, tym bardziej, że no, czasami jest potrzeba w miarę szybko doładować samochód, bo gdzieś trzeba będzie pojechać, no, a tak to musiałby stać i stać i stać. No, tak? Taki klasyczny dla mnie przykład to jest taki, no cały tydzień jadę, w piątek jeżdżę do pracy, załatwiam sprawę, a po południu chcę pojechać na wyjazd weekendowy. I ja chcę go, tam zazwyczaj się pakujemy ze 2 godziny, ja chcę przez te 2 godziny go podciągnąć do 100%, żeby uzupełnić to, co wyjeździłem przez ten piątek. No i jadę na weekend z pełną baterią. No, tego się z zwykłego gniazdka nie da zrobić. I dlaczego 11 kW jest kluczowe? Bo 7 kW to trzeba mieć instalację... Trzeba mieć 32 ampery. A to tak. Nie jest takie proste, bo czasami to trzeba po prostu nową instalację od licznika praktycznie. A w tej chwili jeszcze jedna rzecz. Zmiana mocy przyłączeniowej wiąże się ze zmianą umowy. Czyli przechodzisz na, z prosumenta przechodzisz na net billing, tak? Znaczy teoretycznie ma to tak nie być, ale w praktyce... Nie wiadomo jak będzie, no. Nikt nic nie wie do końca. Ja się zastanawiałem nad rozbudową swojej instalacji, bo mam. Od tego się tak naprawdę zaczęło, czyli najpierw były panele na dachu. Najpierw był prąd, a potem... Tak, później zastanawianie się, gdzie idzie ten prąd zużyć. Więc no, wyszło na to. Znaczy powiedzmy sobie tak, że ten samochód gdzieś elektryczny zawsze się tam od paru lat... Właściwie od przeczytania książki, jak Nissan Leaf 1 przejechał przez Afrykę. Ja wiem, czy czytałeś? Znaczy ja oglądałem takie jakieś relacje z tego Arkadego Fiedlera. Tak jest, młody Arkady Fiedler przejechał Nissanem Leafem 1 przez Afrykę. To jest kurczę wyczyn. To jest wyczyn, bo tam prąd nie jest wszędzie. To przypinanie się kurczę na krótko do jakichś słupów i tak dalej, no to już jest... On sobie zrobił uprawnienia seposkie na 1 kW. Bodajże, żeby wiedzieć o co chodzi z prądem, zanim pojechał do tej Afryki. I to jest wyczyn, tak? Parę lat temu pojechać. Dziwię się, że Nissan nie dał mu samochodu do tego, żeby mógł zrobić taki kurs. Pytał się Nissana, nie dali mu. Także musiał kupić samochód i pojechać. No to jest wyczyn, naprawdę, szacunek dla gościa. Ale to też obrazuje, jak te auta są niezawodne i bezproblemowe. On tam tym Nissanie trochę połamał jakieś osłony. Tak, ale gdzieś widziałem jakieś zdjęcia, przez jakie on tam przejeżdżał drogi, a w zasadzie bez droża. To okazało się, że taki Nissan elektryczny naprawdę daje radę i brodzić bardzo głęboko i duże wertepy przejeżdżać i nic się z tym autem nie działo, nie? Dokładnie, sam był zdziwiony, że tak daleko da się przejechać. Tak? Nie wiem, czy oglądałeś mój film, jak dojechałem z Krakowa do Gdańska bez ładowania Niro, także... A no to wiesz, no Niro a Nissan to jednak są dwie różne klasy, no Niro tutaj... Zadziwia mnie po prostu, no, tym bardziej, to nie był samochód zrobiony o podstaw jako elektryczny, tylko i hybryda, i plug-in, i elektryk, ale nie jest stricte samochód robiony jako elektryk tylko i wyłącznie, tak jak, nie wiem, Hyundai, prawda, Ioniq. I dali radę. Dali radę. I tak naprawdę no, są takim wyznacznikiem, tak? Oczywiście mówimy tu o 64, bo nie mówimy o 39, tak, tak, tak. 39 bo 39 ma jeszcze mniejszy, tak, ja nawet się zastanawiałem na 39, ale ona ledwo 300 km ma zasięgu i to ledwo. Czy zasięgowo miałbyś porównywalne auto, takie moje doświadczenie gdzieś jest, bo tam jest dostępne 39 faktycznie kWh, one są dość oszczędne, natomiast tam jest kłopot z ładowaniem, tam są niskie napięcie pakietu jest. Niskie napięcie pakietu. Ta krzywa ładowania jest też nędzna i nawet na ładowarkach setkach to on tam ledwo coś 50 coś tam wyciągnie jak w dobrych porywach, no, tak? A jeszcze kolejny kłopot, który się ujawnia zimą. Tamten pakiet mniejszy w kijankach, mówię o tej 39 kWh, bardzo cierpi z powodu zimna. On się jeszcze wolniej ładuje, czyli tam moce rzędu 20-30 kW jak jest chłodno. No to już w ogóle przekreśla dla mnie to auto, nie? No więc... Tak jak mówię, no na ten czas, kiedy ja wybierałem samochód, a to było powiedzmy tam jakiś początek zeszłego roku tak naprawdę, jak tak ostro się zabrałem za szukanie samochodów, po pierwsze nie było takiego wyboru jak teraz, a po drugie no, były te ograniczenia w niektórych samochodach, no i
tak naprawdę do wyboru było na policzenia na jednej, jednej dłoni 5 modeli może samochodów, które można było wziąć pod uwagę. No, no, w tej chwili no, to sobie można przebierać, praktycznie każdy producent ma, nawet Toyota w tej chwili zrobiła Toyota, samochód. Lexus. Co z drugiej strony mnie dziwi, bo Toyota trochę zachowuje się tak jak swego czasu Nokia, czyli byli liderem powiedzmy w pluginach, w hybrydach, po czym tak jak Nokia była liderem w produkcji telefonów, przespali moment wejścia smartfonów. Wszyscy już mieli smartfony, oni nie. I tak samo teraz się Toyota zachowuje. Jako ostatni wchodzą na rynek z czysto elektrycznym samochodem. To jest dziwne. No, dziwnie w ogóle japońskie marki się zachowują i tutaj trochę wrócę do Nissana, gdzie nikt nie potrafi zrozumieć, czemu mając dostawczy model zrobiony na Leafie, czyli ten ENV200, tak, który miał chłodzony pakiet, nie adoptowali tego chłodzenia do Leafa, gdzie w zasadzie myślę, że dwa razy większą sprzedaż mieli, gdyby ta funkcja została zaadaptowana kosztem kilku dolarów, no. Niepojęte. No. Tego nie zrozumiemy, no ja nie wiem, jak bardziej, że mieli doświadczenia z jedynką, bo jeszcze rozumiem, tak. Gdyby nie mieli doświadczeń z jedynką, to by był świeży produkt, gdzieś popełnili błąd, ale oni mieli doświadczenia z pierwszą generacją i tak naprawdę one się różnią obudową, te samochody. Tak, tam jak się popatrzy na nawet boku, panel klimatyzacji, same, tak, nawet panel klimatyzacji chyba jest wzięty ze starego, więc podejrzewam, że i pompa ciepła jest wzięta. Silnik jest chyba większej mocy, bo silnik jest tylko przekonfigurowany. No właśnie, to też jest ten sam. No to widzisz. No, ja aż tak się w to nie zagłębiałem, natomiast no, dziwnie do tego podeszli, tym bardziej, że no, to już nie były czasy, gdzie byli liderem i nie mieli konkurencji. To już się zaczynała robić dosyć ostra konkurencja. Jest najlepiej sprzedającego się elektryka na świecie, bo taki był Nissan Leaf, no niestety. Ale chyba ma to plus, bo można go dostać od ręki, tak mi się wydaje. Trochę tak, Więc tak. Jeżeli... No teraz się broni trochę ceną i dostępnością. Tak, broni się ceną i dostępnością, tak. To jest jedyny plus w tej chwili. No ale ma też minusy, jeżeli ktoś kupuje elektryka na trochę dłuższy okres niż na powiedzmy 2-3 lata, no to szademo i ta prędkość ładowania i ta no afera. Nie jest fajny na trasę, fajny Leaf na trasę. A tutaj jedziemy autem, które nie ma wszystkich wad Leafa, a w zasadzie to kosztowało tyle, co taki dobrze wypasiony Leaf. Tyle co, jeżeli by porównać powiedzmy, może nawet nie Tektę, ale N-Connectę z LED-owymi światłami, z jakimś lepszym wyposażeniem. Masz tutaj w tym? Jeszcze raz? Tu masz światła LED-owe? LED-owe, tak. Aha, czyli generalnie bardzo, bardzo w porządku. Także jeżeli byś ją rozbudował takie powiedzmy jakieś tam rzeczy, to wyszłoby bardzo porównywalnie, może nawet drożej, nie wiem, cennikowo, katalogowo mógłby wyjść drożej, natomiast z upustami mógłby wyjść taniej, dlatego że w Nissanie te upusty funkcjonowały, nie wiem jak jest w tej chwili. 20-30 tysięcy, tak, a teraz generalnie już przez znaczy, jeżeli weszły dopłaty, to skończyły się upusty, tak to wygląda. No tak się to porobiło. Więc tak naprawdę w tej chwili jest też tak, że trzeba za elektryka dać już koło 170 tysięcy, tak troszkę lepiej wyposażonego. Takie czasy się zrobiły. Za chwilę się może okazać, że to będzie 200 tysięcy. No, i... no tak się ale porobiło. Benzyniaki też drożeją, więc takie czasy. Takie czasy. To już nie jest tu żadna różnica, czym jeździsz. Po prostu się czasy zmieniły. Natomiast Citroen nawet w podstawowej wersji jest dosyć dobrze wyposażony, bo on ma i pompę ciepła, chyba head-up displaya też ma w wersji elektrycznej. W żadnej wersji nie ma ogrzewanych, to zawsze trzeba sobie dopłacić za ogrzewane siedzenia i ogrzewaną kierownicę, ale tak ogólnie rzecz biorąc, tą podstawową wersję, ona tam wtedy chyba kosztowała 142 tysiące czy 138 jakoś tak, jak ja kupowałem, w tej chwili pewnie około 150 kosztuje, jak znam życie. To miała całkiem wyposażenie, jeżeli ktoś potrzebował powiedzmy mniej wydać, wziąć większą dopłatę, więc wtedy no, porównywalnie, to, tak jak mówię, to była porównywalna cena z Leafem i z ID3 w wersji bodajże 56 kW, on tam miał tą najsłabszą wersję baterii, bo nie patrzyłem za dużą baterią, bo jakbym patrzył za dużą baterią, no to bym się nastawiał na Niro, no bo tutaj tak naprawdę no tak, jak to miał być samochód do jeżdżenia w koło komina, raz w tygodniu powiedzmy ładowany, czy tam dwa razy w tygodniu, więc sobie zobaczyłem, ile w ciągu tygodnia średnio kilometrów się przejeżdża i wyszło na to, że spokojnie 300 km zasięgu wystarcza. Więc... A że plus jest taki, że ma w miarę szybkie ładowanie, jeżeli tych ładowarek będzie więcej, to można sobie spokojnie jechać w trasę. No. Gdziekolwiek, gdzie najdalej byłeś? Ja nim? Do Zakopanego jadę pierwszy raz. I to jest największa trasa, tak? Znaczy, powiem tak, ja nim od stycznia jadę dopiero drugi raz, czyli ani w lutym, ani w marcu nim nie jeździłem, jeździł syn najwięcej. Aha. Żona jeździła, ja mam firmowy samochód, jeżdżę firmowym samochodem, więc... A tak to takie przejażdżki jakieś weekendowe i tak dalej, więc no tutaj...
to tak trochę żeście naladali, prawie 2700 km. No, znaczy tak mniej więcej żeśmy przyjęli, że 1200-1500 km, no to jest mniej więcej te 300 km tygodniowo, razy 4 daje 1200, tam powiedzmy 1300 km, tak. W międzyczasie był COVID, to w domu był COVID, to też nie było tak jeżdżone, no bo to... No tak, opowiadaj mi, że chorowaliście. Tak, no ja wszyscy w domu chorowali, ja nie, ale praca zdalna, więc wszyscy siedzieli w domu, no tak to wyglądało. I auto stało. I auto stało, więc no to też tak... I to zaraz praktycznie po kupieniu stało, tak. Mówię, że zastanawiałem się też nad wersją najwyższą, czyli Shine, tylko gdyby nie to, że miała takie ala skórzane całe fotele, ja nie lubię skóry na fotelach, ten ma materiał, a nie dało się zmienić tapicerki. No też takie dziwne podejście, ale w tej chwili tak jest, że albo kupujesz tak, albo tak i koniec, kropka. Natomiast o ile w tej wersji były dostępne bodajże trzy wersje kolorystyczne tapicerki, wszystkie materiałowe oczywiście, to w tamtej nie było wyboru. I to mnie, tak powiem, zniechęciło. Podobnie było też w Renault Zoe, bo też jeździłem i oglądałem Renault Zoe, bo to jest fajny samochodzik taki do pojeżdżenia po mieście, niedrogi. Mało tego jest, co mnie dziwi, bo rzadko się Zoe spotyka, ale fajny samochód do takiego do pojeżdżenia po mieście w miarę, ale tam też było dużo tego Skyu, tutaj też zresztą jest, nie da się tego całkiem wyeliminować, jak widzę, no ale było najmniej. Więc no, tak to było z tym wyborem między wersjami, bo tam różnica między wersjami to była chyba 6000, więc nie jakaś taka, nie wiem, powiedzmy zaporowa bardzo, tak. I tak generalnie podróżujemy sobie z ruchem, czasem gdzieś stąd już, czasem widać Tatry, ale dzisiaj chyba widać. Jest, widać. Są mi Tatry, piękne, białe, zaśnieżone Tatry. Co my to mamy? Koniec kwietnia, a w Tatrach to by dalej na nartach pojeździł. No i tutaj... Zasuwamy. Przed nami piękny widok na Tatry i zaraz zrobimy zużycie pod tunelem. No przepięknie te Tatry się prezentują. Na zewnątrz pozostało już tylko 12 stopni. My przejechaliśmy 48 km i zużycie to 18,5 kWh. Rewelacja. No mi się to autko bardzo podoba. Bardzo mi się milutko tutaj jedzie. Ale na trasę takie niezasztywne auta to jest naprawdę, naprawdę frajda. Teraz nawet spadło na 18,3. I nie wiem, jak ty uważasz, ale według mnie EC4 to jest najfajniejszy Stellantis, jakiego można mieć. No bo to jest ta sama technika, tylko według mnie w najlepszej obudowie. Nie wiem, jakie masz odczucia, no bo też mówisz, że jeździłeś wszystkim. Jeździłem, znaczy DS-em nie jeździłem, DS3 bodajże jest też w wersji elektrycznej. Tak, jest w wersji elektrycznej. To tym nie jeździłem, natomiast jeździłem i Oplem, i Peugeotami. I fajny jest też 2008, z tym, że jedyny problem jest taki, że ta ścięta kierownica od góry i zegary powodowało to, że ja nic na zegarach nie widziałem. Jak sobie ustawiłem tak fotel pod siebie i kierownicę pod siebie, to ta kierownica, on jest z dwóch stron, ma ściętą kierownicę i od dołu, i od góry. No i to mi zasłaniało cały ten wyświetlacz i to tak dosyć dziwnie, nie wiem, czy ktoś miał też takie odczucia, albo ma takie odczucia, jeżeli jest użytkownikiem 2008, ale też fajny samochód. Natomiast 2008 tak fajny, bo on taki troszkę większy jest, sztywniejszy jest. Jeżeli ktoś lubi sztywniejsze zawieszenie, powiedzmy takie niemieckie samochody, jeżeli ktoś jeździł niemieckimi autami, one mają takie dosyć sprężyste, sztywne zawieszenie, to jak najbardziej 2008 może być. Tym, że trzeba się przejechać, zobaczyć sobie, czy to ta kierownica nie przeszkadza w tym, na co się patrzy na wyświetlaczach, no bo wiadomo, że w elektryku dosyć często się zerka na to, co jest tutaj na wyświetlaczu pokazane. Co ciekawe, tych samochodów z grupy Stellantisa jest Opel, Peugeot, Citroen, DS w tej chwili, bo to jest osobna marka. I każdy w środku jest inny. Jakieś aktualizacje wgrywałem. A sam wgrywałeś? Czy... Sam wgrywałem, tak. Czyli jest... da się tak jak w kiej samemu wgrywać? Jest aplikacja, nie da się tego zrobić online'owo, jest aplikacja, która się łączy z samochodem, jeżeli pokaże się nowa wersja nawigacji albo nowa wersja wyświetlaczy, no to jest link, pobiera się na pendrive'a, wsadza się pendrive'a, trwa to z półtorej godziny, bo aktualizowałem i wyświetlacz i nawigację, trwa to z półtorej godziny, jak się z tego pendrive'a, że tak powiem, zaktualizuje. No, długo trwa, ale działa, nawet bezproblemowo poszło. Najważniejsze, że można zrobić samemu. Tam już w jaki sposób, to już dla mnie to jest rzecz wtórna. Ważne, że nie trzeba jechać do salonu, umawiać się w tym salonie, tam się nudzić. No, puszczasz sobie wieczorem w domu i masz zrobione. Dokładnie, Ile trwa, tyle trwa. A jakbyś miał tam steczyć 2 godziny w salonie, no to tak słabo, nie? Znaczy, to no, fajne.
według mnie w dzisiejszych czasach nie powinno być w ogóle problemu. Tak naprawdę samochody się powinny online'owo, on ma połączenie cały czas z internetem, no tak, prawda? No tak, jak Tesla no. powinny się sama dokładnie, ma cały czas połączenie z internetem, powinien sobie zgłosić na przykład wieczorem przy wyłączeniu albo ustawić godziny, w których pozwalamy, żeby się aktualizował jak systemy, powiedzmy. I ustawić sobie, żeby w nocy między tam drugą a trzecią się zaktualizował, czy powiedzmy przed piątą, żeby się wyrobił. No. Co prawda też jest taka opcja, że może coś nie pójść. Ale raczej nie sprzężył, znaczy, mu się auto ucegliło po aktualizacji. No, znaczy, ale... Jeżeli by już pobrał pakiet, to pewnie by się zaktualizował. No, najwyżej by nie pobrał pakietu, jeżeli by tam gdzieś było zerwane połączenie. I takie moje tutaj spostrzeżenie z trasy. Najbardziej komfortowo mi się tu jedzie ze wszystkich Stellantisów, jakimi jeździłem i w ogóle taka górna półka, jeśli chodzi o komfort, a ja tego zdecydowanie szukam w autach. Także no według mnie najlepszy Stellantis, ale ja szukam w autach głównie już teraz komfortu. Nie wiem jak ty, ale... Ja dokładnie przekładam święty spokój nad adrenalinę, więc jeżdżę w miarę spokojnie, to już nie są te czasy, gdzie człowiek szalał. Przechodzi z wiekiem. Auta są za drogie, ubezpieczenia są za drogie. Nie, no oczywiście trochę się człowiek reflektuje, wiadomo, że w młodym wieku jest inaczej, później jest inaczej, ale ogólnie rzecz biorąc wolę święty spokój teraz, pewnie tak jak ty. A tutaj fizyczne przyciski, o których rozmawialiśmy. Tak powinno być w każdym aucie. Dokładnie. A tu mamy lewarek zmiany biegów. To coś. Ciekawie to wygląda. A nad nami w habówce przelatuje helikopter, a my przelatujemy nad pociągiem. Takie atrakcje dzisiaj na trasie. I pod górę. Zobaczymy, jak się to na zakrętach prowadzi. Przed nami taki wysuwany czarodziejski schowek, taka szuflada. Bardzo fajny patent. A poniżej klasyczny i dosyć schowek. Głęboki. I naprawdę głęboki tam, o kurczę, nie dosięgnę nawet do końca. I klasyczne pytanie, jak ja mogłem zapomnieć, no skąd w ogóle taki pomysł, żeby zacząć jeździć elektrykiem, bo to w Polsce jednak tylko 20 tysięcy takich pojazdów, no to jest to jakiś niszowy pomysł. Mylisz się, ostatnio czytałem, że jest 40 tysięcy. Ale to 40 z pluginami. No ale szybko idzie, podejrzewam, że pluginy w Polsce jednak jeżdżą większość czasu na prądzie, tak mi się wydaje. A skąd taki pomysł? No tak jak mówiłem, zaczęło się od paneli, a po drugie taka trochę dywersyfikacja tego, na czym się jeździ. Tak? No, w tej chwili się okazuje, że benzyna jest droga, więc elektryki wygrywają. Ktoś powie, że LPG jest najtańsze, ale jak dzisiaj słyszę, to LPG w ciągu jednej nocy zdrożało o 100%. Jak ktoś ogrzewa gaz, dom gazem płynnym, no to współczuję tak naprawdę na tą chwilę, bo nie wiadomo, co będzie. A elektryk jest takim fajną alternatywą, no bo jeżeli ktoś ma dom i ma panele, tak jak ja mam, albo tak jak ty masz, no to właściwie jeździsz za darmo. Ja mam dosyć dużą instalację, mam dosyć dużą nadprodukcję, więc ja praktycznie mam tylko opłaty stałe z prądu i to jest wszystko, co płacę. Czyli gdzieś tam nie chciałeś ciągle wydawać kolejnych stówek na stacji paliw, tak? Gdzieś tak. To tak można, znaczy, określić. Podszedłem do tego tak, że wydaję pieniądze na fotowoltaikę, wydaję pieniądze na samochód, później to mi się w jakiś tam sposób kompensuje, prawda? Czyli zwraca, no tak. Czyli raz wydam pieniądze, akurat było tak, że miałem te pieniądze, mogłem wydać te pieniądze. Być może wydałbym na jakieś inne rzeczy, które albo mniej, albo bardziej są potrzebne, ale by się te pieniądze rozeszły. Więc stwierdziłem, że zainwestuję w coś, co później da dużą stopę zwrotu, bo fotowoltaika daje dużą stopę zwrotu, samochód. Żadna lokata w tej chwili nie da takiej stopy zwrotu. Samochód, ktoś powie, że kurczę, ale drogie są. No, jak się dobrze poszuka, to nie są drogie. Ja już nawet zastanawiałem się nad używanym Leafem. Co prawda chciałem Leafa dwójkę używanego. Ciężko jest go dostać, szczerze powiedziawszy. Ciężko. Teraz to już są droższe niż nowe. Tak, nawet byłem u chłopaków w Zielonkach, pewnie też ich znasz, oglądać u braci. Tak jest. Bo mieli swego czasu właśnie Leafa dwójkę, ale cena też była chyba nawet ponad 100 tysięcy wtedy za 3-letniego czy Nissana Leafa w najniższej wersji wyposażenia, więc to też tak, jeśli by się dostało... Znam takich, co kupili za 110, jeszcze dopłaty zgarnęli. No właśnie. To miałem... rozmawiamy o aucie używanym za 100 tysięcy. To miałem powiedzieć, że tak naprawdę średnio się to kalkulowało, bo można było kupić nowego, wziąć dopłatę i wychodziło nawet taniej, więc dokładnie. No... Musimy zrobić przerwę. No i jesteśmy. Rdzawka w lewo, stacja Circle K i zużycie po 68 kilometrach 17,8. Tak to się... Tutaj 18 i
18,6. Pomyliłeś. 18,6, już pokazuję. No i jak zwykle stoimy w korku i nasza średnia do tej pory była 73 na godzinę, bardzo ładna. Zużycie też bardzo ładne, 18,6, rewelacja. Ale zaraz zepsujemy średnią, no tak to na Zakopiance wygląda. Ale tam jest widoczek. Jak ja to lubię. A tu taka ciekawostka, tu jest jeszcze taka zaślepka i tutaj można mieć uchwyt na tablet. Jacek już ma dokupiony, tylko jeszcze nie zamontowany. A tutaj jeszcze zwykłe USB i USB typ C. Ładowanie indukcyjne było za 2,5 tysiąca, więc nie skorzystał Jacek. Z ciekawostek, tryb B mamy tu przycisk, P mamy przycisk, natomiast wsteczny już przesuwamy sobie góra-dół. No i jeszcze drive mode. I skrót do tego ekranu, który teraz widzicie przed oczami. A my pomalutku zbliżamy się do nowego targu. Jak zwykle korek, bo jakżeżby to mogło być inaczej na Zakopiance. Uwaga, motocykl. Troszkę nam się Tatry zachmurzyły, ale jeszcze tutaj zachodnie Tatry w słoneczku. A tam dołem już budowa nowej Zakopianki. A tu takie fajne LED-owe oświetlenie. Podoba mi się to. Jak zawsze standardowe pytanie, ile kosztowało ubezpieczenie, bo to też wiem, że widzowie często pytają. Wiesz co, z tego co kojarzę, około 3200 zł kosztowało ubezpieczenie. Oczywiście ze wszystkimi zniżkami. Ale no to jest pełny pakiet. Tak, pełny pakiet dealera, więc to tak chyba było takie, powiedzmy, w miarę standardowe ubezpieczenie dealerskie od tej kwoty. Ze wszystkim, co tam było w tym pakiecie. Myślę, więc... że całkiem przyzwoicie, ale przed upływem tego ubezpieczenia, w zasadzie dokładnie miesiąc przed upływem ubezpieczenia, zadzwoń do Beniamina. Pod każdym Zakopane testem jest teraz już do niego link i telefon, bo Beniamin jeździ Eniro i potrafi, ma multiagencję i potrafi naprawdę jeszcze poprawić to ubezpieczenie, bo no są kraje, gdzie w standardzie elektryki ubezpiecza się pół taniej, bo one statystycznie generują mniej wypadków. Więc powinny mieć tańsze ubezpieczenie. U nas nie do końca tak jest, chociaż niektóre firmy czasami faktycznie robią fajne promocje na elektryki i da się to ubezpieczyć lepiej niż spalinówki, także koniecznie spróbuj. Postaram się, nie zapomnieć. Nie zapomnij. No jeszcze trochę czasu upłynie, bo to do grudnia bodajże, więc różnie to dokładnie się... odebrałeś w grudniu, tak? Tak, odebrałem. A nie w styczniu, tak? Mówię. Znaczy, no w grudniu go opłaciłem i tak dalej. Parę dni minęło. Długo czekałem też na papiery zwolnienia z opłaty celnej, no bo elektryki tam bodajże są zwolnione. Z akcyzy, tak. Czy z akcyzy, tak. Mhm. Samochód przyjechał, stał na parkingu, ale no nie dało się go odebrać, no bo nie było zwolnienia. I na ten papier dosyć długo dealer czeka. Ale tak. Już, szczęśliwie. EC4 jest z nami. Znaczy, w sumie od momentu zamówienia do momentu, jak on przyjechał na parking, minęło 3,5 miesiąca. A później półtora miesiąca trzeba było czekać na papierologię. Więc samochód sobie stał u nich na parkingu. No to dość długo. Co w tej chwili przy rocznym oczekiwaniu, albo nawet dłużej niż rocznym na samochód, no to tak dosyć. Nie wiem, jak w tej chwili się czeka, pewnie to jest dosyć długo, ale... Kurczę, teraz to w ogóle jakbym w innym świecie się narodził, bo... No Niro nasze kupowaliśmy niecałe 2 lata temu i to wyglądało tak, że poszedłem na plac, ten mi się podoba i, ja za parę dni nim jeździłem, nie? A do tego jeszcze mogłem zamówić sobie z placu centralnego jakąś inną wersję i też by za parę dni była, no dało się różne rzeczy robić. Tu lubią stać, także trzeba uważać. No zaraz powinien piszczeć, jakbyśmy za szybko jechali. No i tak to w nowym targu na długiej prostej. Jakie tutaj po tych pierwszych miesiącach Twoje plusy, minusy byś określił w tym aucie? Znaczy minusy, nie wiem czy nagrywało, tak jak mówiłem, brakuje mi autoholda. No, mhm. To jednak w mieście wydaje mi się, że jest fajne, bo jak się naciśnie ten hamulec stanie, no to samochód stoi i dopiero jak się doda gaz, no to on sobie rusza, tutaj tego nie ma. A tak jak mówiłem, z drugiej strony chciałem, żeby samochód elektryczny był w użytkowaniu jak najbardziej podobny do samochodu spalinowego. Stąd też jakby nie zależało mi na tym, żeby miał dużo wodotrysków, jakichś takich, powiedzmy, dużo funkcji rozbudowanych nawet od strony elektrycznej, no bo wiedziałem, że i tak to będzie nieużywane, więc tutaj chodziło o to, żeby było jakby, jeżeli ktoś wsiądzie z elektrycznej C4, przesiądzie się do zwykłej C4, to właściwie oprócz tego jednego klawisza
nie różni się niczym samochód jeden od drugiego. Nawet za bardzo z wierzchu nie ma jakichś takich oznak poza samym napisem chyba. A właśnie on ma bagażnik z przodu, czy nie ma? Nie ma, nie ma. Nie ma. Frank? Czyli faktycznie się nazywa? Tak. Nie ma Franka, czyli nawet się nie różni. Nawet powiem Ci, że nie zmieściłby się, później sobie otworzymy maskę, no to ten silnik wygląda praktycznie identycznie jak silnik spalinowy, łącznie z tą plastikową nakładką od góry, więc jak ktoś otworzy to, a nie jest świadom, że to jest elektryczny, to mógłby się pomylić. Ci powiem Ci, że nie znajduję dużo minusów. Minusów nie znajduję. A plusy? A plusy? Plusy to komfort zawieszenia to jest jedno. Dosyć cichy samochód jest. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Co prawda jest na wielosezonowych oponach. Te oryginalne opony są o 3 dB cichsze, bo mają 69 dB, te mają 73. A jakby ta skala głośności jest skalą logarytmiczną i 3 dB to jest dla ludzkiego ucha dwa razy głośniejszy dźwięk, więc no, to wygląda, że opony tak jak były dwa razy głośniejsze, nie słychać ich. I co ciekawe, rzadko się spotyka w samochodach elektrycznych, to sobie później ewentualnie zobaczymy, cały bagażnik jest wygłuszony i to nie taką jakąś cienkim filcem, tylko normalnie jest wygłuszony cały bagażnik, nie ma ani grama nigdzie blachy, więc to nie ma... Od tylnych kół nie ma jakiegoś takiego przydźwięku. Czasami ludzie narzekają, że tylne koła albo nadkola są gorzej wyciszone. No często w tych tańszych elektrykach są w ogóle nie wyciszone te nadkola i stamtąd jest większość dźwięków w aucie. Plusem też fajnym jest, jak to w elektrykach on ma dosyć gruby, że tak powiem, spód, czyli i ma nakładki na progi, czyli progi się nie brudzą, więc jak ktoś wysiada i zawadzi nogą, sukienką o próg samochodu, to sobie tego progu nie tego ubrania nie pobrudzi, no bo próg jest zastawiony tak jak nie wiem, w terenowych samochodach, niektórych też tak jest, czy tam powiedzmy w crossoverach, że drzwi zachodzą, tu jest taka nakładka i one zachodzą sobie na próg i te progi nie są brudne albo aż takie brudne, no bo wiadomo, że to nie jest do końca szczelne, więc ukurzyć się ukurzą, ale nie tak, że są zaciapane. A rzeczywiście jak się wsiada i wysiada, to często się zawadza. O ten próg. On jest nie dość, że dosyć szeroki, to jeszcze dosyć wysoki. Nie wiem, jak baterie są pod spodem rozmieszczone, bo na pewno są pod siedzeniami przednimi i tylnymi i pewnie pod spodem też. No. Poschylamy się może, jak nie zapomnimy. No, może jakoś, jak jeszcze coś będzie widać. Nie, no nie ma źle, teraz zachód słońca jest tam koło 20, to mamy jeszcze 3 godziny. Tylko, że się pogoda coś psuje, bo coraz mniej Tatry widać. Im bliżej jesteśmy, tym gorzej to wygląda. No tak, tak wygląda. Coraz mniej Tatr widać. Jeszcze tak, od kwestii elektryka, mi się wydaje, że to, czy ktoś jest zadowolony, czy nie, to trzeba jednak troszeczkę tego przejrzeć, jakieś warunki sobie postawić, co dla nas jest najważniejsze, tak? Jeżeli dla kogoś najważniejszy jest zasięg, no to nie jest samochód dla niego, tak? Jeżeli zasięg dla kogoś nie jest ważny, to Mazda może mu, że tak powiem, przypasować, która w zimie przejeżdża tam raptem 100 km. Pozdrawiam Patryka, no. Jest bardzo zadowolony też, z swojej też Mazdy. Też Mazdą jeździłem, no ale kurczę, ten zasięg w zimie, no to 100 km to jednak trochę jest za mało mimo wszystko, bo ja nie mieszkam w Krakowie, mieszkam za Krakowem, pracuję w Krakowie, wszyscy u mnie pracują w Krakowie, więc dojazd do Krakowa w zimie i z powrotem i jakieś jeżdżenie na zakupy mogłoby się okazać, że brakło prądu na zwykłym dojeździe do Krakowa i z powrotem. Nie, no tak na co dzień to musi, w każdej sytuacji musi na co dzień Ci wystarczyć, żebyś nie musiał gdzieś w ciągu dnia myśleć, gdzie się podładować, to jest uciążliwe. Dokładnie, to... jeżeli ktoś jeździ głównie w trasy, no to też nie jest samochód na niego, to trzeba szukać samochodu z jak największą baterią i z szybkim ładowaniem. To szybkie ładowanie dzisiaj może się nie przyda, ale za rok, za dwa, jak tych stacji ładowania szybkich będzie więcej, no na pewno się przyda i to jest plus. Więc no, jeżeli ktoś kupuje elektryka, zawsze warto dopłacić, nawet jeżeli ma w garażu ładowarkę, to tej jedenastki dopłaci, bo tak jak mówiłeś, 7-4 standardowe jest problemem, bo to jest z jednej fazy. 11 to już jest z trzech faz. Ja w sobie wrzucam tego swojego Zenkara do bagażnika, jadę w Bieszczady, jadę gdzieś po Polsce, jadę do znajomego jednego, no tu właśnie, do Częstochowy, do Warszawy, gdziekolwiek. Sześciówkę sobie wrzucisz Zenkara do bagażnika. On wcale nie jest większy od standardowego EVS, takiego, który dodają do samochodu. Ładowarka nie jest w ładowarce tej takiej, powiedzmy, jak to wszyscy mówią, że dostaje się ładowarkę, tylko ładowarka jest w samochodzie. Tam naprawdę jest układ, który zarządza tylko ładowaniem samochodu. Warto mieć te trzy fazy 11 kW, bo to jednak w życiu pomaga. Szybko. No tak, no bo to, żeby cieszyć się z elektryka, to trzeba jak najmniej mieć problemów z nim, a jak najmniej problemów, to jak najprościej ładować. Jak najprościej ładować? No ze zwykłych gniazdek, to jest najprostsze ładowanie. No jakbyś komuś powiedział, żeby sobie telefon tylko na mieście ładował, tak? No dokładnie. Na podobnej zasadzie. No. No, można by było, ale to nie o to chodzi. No. Cała frajda jest z tego, że właśnie nie musimy tankować, nie musimy ładować, tylko wpinamy wtyczkę i zapominamy o sprawie. Rano jest pełny i święty spokój. I tak to ma być zrobione. No. Ja jestem zwolennikiem, żeby ogólnie każdy miał swoje miejsce, jak nie garaż, nie dom, to swoje miejsce parkingowe przypisane do auta z wtyczką i
I to wtedy to ma jakoś ręce i nogi, bo jakieś jeżdżenie za prądem to... No są tacy, ale to się według mnie... No dla mnie, ja bym tak nie poszedł w taki układ. No nie wiem, czy no... Jak wiadomo, elektryk nie jest na każdego, tak? Jeżeli ktoś mieszka w bloku, nie wiem, wspólnota czy spółdzielnia nie zezwoli na to, żeby podciągnąć sobie choćby zwykłe 220 do ładowania gdzieś tam do garażu czy gdzieś przed blokiem, żeby skrzynkę założyć, no to dla niego to nie jest samochód i elektryk jeszcze długo w takim wypadku nie będzie samochodem. Też tak bym to podsumował. Koszt użytkowania samochodu trzeba liczyć jako TCO, czyli total cost. Dokładnie. Całkowity koszt i trzeba sobie uświadomić, kupujesz auto na 5, 10 lat, no bo często tak kupujemy i sobie pododawać wszystkie te składowe, paliwo, serwisowanie, przeglądy, parkowanie w mieście, zmarnowany czas, bo nie pojedziemy buspasem, jak to wszystko sobie pododajemy, jakoś tak zwymiarujemy na pieniądze, to się okaże, że elektryk dla wielu, nie dla każdego, ale dla wielu jest najtańszą opcją. Tak, jeżeli dostaniemy jeszcze dopłatę do elektryka, no to w ogóle, niektórzy, tak jak Mazda, mają spore rabaty. Kia miała, już w tej chwili kończy się ten program Eco Drivers. Gdzie już nie ma tych aut, bo one były na któryś rocznik. Tak, jeżeli ktoś miał panele, no to jeszcze dostawał tam do 10% bodajże rabatu na samochód jakby od samej Kii od dealera, bo nie mówimy tu o rabacie od dealera, gdzie powiedzmy przy 160 tysiącach 10% to jest 16 tysięcy, do tego od tego jeszcze odjąć załóżmy 18 czy tam 27 bodajże, tak? Bo jest tak, dla dużej rodziny. Dla dużej rodziny, tak, dla firmy jest 27. Tak, Tej dotacji i tak naprawdę wtedy samochód wychodzi w podobnych pieniądzach jak benzyna, a jednak komfort użytkowania, spokój taki jazdy, no tutaj jest dużo większy, więc no, jeżeli ktoś nie jeździł elektrykiem, to tak naprawdę nie powinien się wypowiadać na to, czy one są dobre, czy są złe. Wiadomo, że tak jak każdy samochód nie jest idealny na wszystko, one też nie są idealne, mają swoje plusy, mają minusy, ale jeżeli plusy przewyższają te minusy, to być może warto zaryzykować. I przed chwilą ten Opelek, który teraz nas dotlenia, tak drastycznie zahamował i auto zapikało, czyli jest tutaj radar, wie, że coś się dzieje i ostrzega. Tym bardziej myślę, że kwestia dołożenia tempomatu to jest jakaś software'owa tylko rzecz. Tempomat ma, tylko aktywnego tempomatu. No i teraz widać całkiem ładnie, na 12 Kasprowy. A my będziemy zaraz wjeżdżać do Poronina. Szacunek dla Citroena za filtr, jaki tu zastosowali, bo widzimy chmurę, a jakoś strasznie nie śmierdzi. Także plus. A my co? W Poroninie, przy Leninie, 5 do Zakopanego, zużycie 16,5 po 93 km, średnia 64 na godzinę. Jesteśmy na ustupie przed McDonaldem, skręcamy w lewo. Ależ tego śniegu tam jeszcze jest. Przepuszcza nas. Dzięki. Takich kierowców się chwali. Jak to Jacek mówi, do dobrego się człowiek szybko przyzwyczaja i jak na początku troszkę takie wydawało mi się to auto niestabilne z uwagi na to miękkie zawieszenie, tak teraz w ogóle już tego nie czuję, żeby było za miękkie, a komfort dalej mi się podoba, także jak ktoś szuka komfortu, to ET4 jest na pewno dla niego bardzo dobrym wyborem, a do tego wydaje mi się, że no to jest jeden chyba z największych Stellantisów, tak. Po prawdzie, nie? Tak. Jednak nawet taka 2008 to jest może takie podwyższone, ale to jest taki jednak troszkę mniejsze. Z tyłu ma mniej miejsca na pewno. Może bagażnik mieć trochę większy, tutaj trzeba by to sprawdzić na papierze, natomiast z tyłu na nogi ma na pewno mniej miejsca. A Corsa już zupełnie jest jakby malutka, z tych tak. I z tyłu jest tak dosyć dziwnie ścięta, jak się wsiadało do tyłu, to się uderzało głową o tą blachę, ona jest tak dziwnie zaokrąglona, więc tutaj... No, taki mój wybór, tak? No, bardzo dobry. Ja, gdy miałbym kupić takie auto w takim budżecie, to też bym dokonał w tych pieniądzach najlepszy samochód. Też mi się tak wydaje, że może ktoś mieć inne zdanie, bo kupił inny. Ja nie mówię, że nie, ale w tych pieniądzach rzeczywiście jest to jeden z lepszych wyborów. Przynajmniej w tych, kiedy ja go kupowałem, no bo to w tej chwili to już trzeba patrzeć, gdzie zdrożało, a gdzie nie zdrożało w tej chwili i kupować ewentualnie tam, gdzie jeszcze w miarę tanie jest, albo jakieś stare dostawy, gdzie mają. Dokładnie tak. I jesteśmy pod Centrum Edukacji Przyrodniczej. Gdzie masz wlew paliwa, Jacku? Od strony kierowcy. Od strony kierowcy. Tak no mi się wydaje. To się musisz zaparkować właściwie. Tu są długie kable, także nie będzie problemu. Ale tak na... My tutaj na typ 2 się podładujemy. Na typ 2, dokładnie. Jest tu chwilowa awaria ładowarki, a poza tym my mamy tyle prądu, że w zasadzie to byśmy wrócili. Więc zrobimy tylko takie
testowe podładowanie. Zobaczymy, ile się naładujemy, bo idziemy coś zjeść. I dowieźliśmy jeszcze do mety połowę baterii. A teraz czy zużycia nam byś pokazał? Znaczy zużycie jest już tutaj chyba 16,9, no, a tu jest cały... To samo. Tak, 101 km, 62 na godzinę średnia. Także zaraz się podłączymy i idziemy na spacer. A tutaj ten próg, super zasłonięty, czyściutki. To mi się podoba. Dopiero tutaj na dole jest uszczelka. Jeszcze zanurkujemy pod spód. Płaska podłoga, więc znakiem tego pod spodem bateria. Pokażemy Wam, jak skomplikowany jest proces ładowania. Tu trzeba to otworzyć, tylko nie wiem jak. Tak. Tak, paluszkiem. Jako, że dwójka, to już nic więcej nie musimy robić. Wpinamy kabelek. A ja idę tam do ładowarki przyłożyć kartę. Kartę mam tutaj w portfelu, znaczy w portfelu, w telefonie. Bo się pytali niektórzy, czy ja telefonem ładuję. Przyłóż kartę. Tu sobie trzymam, bo tak mi jest najwygodniej. O, już się rozpędził, nawet 10-17. I co on nam pokazuje? No i super, tak powinno być w każdym aucie. Pokazuje nam tutaj ładowanie 64 km na godzinę. Pokazuje nam, że mamy pół baterii. Niestety nie pokazuje mocy ładowania, ale wiemy, że będziemy pełni za 2 godziny 45 minut. 146 km zasięgu jeszcze mamy. Fajnie to wygląda. Co my tu mamy? Tutaj jest asystenta pasa ruchu. Asystent pasa ruchu, podgrzewana kierownica. Tu się pewnie timery jakieś ustawia? On nie ustawia się. Nie ustawia się? On ma timer przy wlewie, ma guzik, a tutaj aha, się tylko zaświeca bodajże kontrolka, że się go dotknęło, że tak. Aha, a tu mamy co? Tu mamy od head-up displaya, tak? Displaya, regulację, tak. Tak, tutaj na kierownicy jeszcze zestaw tempomatu i zestaw telefonu i radia. Bardzo sprytny, fajny samochodzik. Mój ulubiony Stellantis od dzisiaj. No i jak mi się ten samochodzik podoba, a jeszcze bardziej to podoba mi się jego prześwit. Tutaj dopiero to w górach zauważyłem, że tutaj mamy 18,5 cm prześwitu, także rewelacja. Fajnie się to prezentuje. Opony to Goodyear Vector for Season. Taki producent. Całoroczne. Jeszcze drugie 360, nie wiem czy wykorzystam, ale jakby co to się przyda. A tutaj gdy wpinamy wtyczkę, od razu się zaczynamy ładować, natomiast jak chcemy załączyć timer, to wystarczy przycisnąć ten guziczek. Fajna, przydatna funkcja. Przyszedł kot grzać się pod silnik, a tam nie ma silnika. Nie ma ciepło. Ale dobra, koniec tych żartów. No i ile nam zajęło zjedzenie pizzy? Zjedzenie pizzy nam zajęło godzinę i 16 minut. I w tym czasie naładowaliśmy 13 kWh. By ktoś nie wiedział, to noga na hamulcu i start. Start tu. Musimy przytrzymać. A tak, przytrzymuje się, ale nawet się załapało. No, załapał się. Tu się wysuwa head-up. Automatyczne wycieraczki włączone. To co, przekasujemy ten zegar. Czym to się przekasowuje? A tu, z boku na guziczku. No i ruszamy. Ze stanem 75% w stronę jeszcze Krakowa. Jeszcze powiem, ile jest to tam, czekaj, ale nie tak, tam, tutaj, 75%. I tutaj mamy takie... Nie tu, tam gdzie mieliśmy skasowane. Aha, jeszcze raz. I ruszamy. Bardzo fajny ten head-up display, podoba mi się. Tak stosunkowo nisko ustawiony, tak jak lubię. Dobija. Przejazd przez progi to czysta przyjemność, jak to auto fajnie przepływa przez takie wielkie progi. Ach, zakochałem się w tym samochodzie. A w tym widoku z lusterka jeszcze bardziej. I na końcu długiej prostej w Nowym Targu mamy zużycie 5,7 po 24 km. I takie tutaj wrażenie z jazdy. No bardzo, bardzo fajnie mi się jedzie. Układ kierowniczy troszkę się usztywnia przy większych prędkościach. A na postoju no jednym paluszkiem można bez problemu kręcić. Podoba mi się taki zestaw cech. No i rewelacyjnie świecą te światła. Auto się rewelacyjnie prowadzi. Zużycie po 80 km w Myślenicach to 10 kWh. Jestem zachwycony tym pojazdem. Po prostu rewelacja. Jeden z najlepszych moich Zakopane testów. Tak miło mi się żadnym autem dawno nie jechało.
Ja uwielbiam takie samochody, które się bardzo fajnie prowadzą, a do tego są bardzo komfortowe. I tutaj jest taki idealny kompromis. Auto naprawdę na łukach, na zakrętach, na serpentynach jedzie jak po sznurku. A na co dzień i w takiej trasie płyniemy jak limuzyną na pneumatyce. Jestem zachwycony. Ostatnio tak zachwycony chyba byłem w Audi e-tron. Tylko że e-tron to kosztował chyba tyle, co dwa albo trzy takie Citroeny EC4. I gdybym dzisiaj miał mniejszy budżet niż na Eniro, to zdecydowanie kupiłbym EC4, bo to jest najlepsze auto za te pieniądze. Znaczy już dokładnie teraz to nie wiem, jakie ceny są, bo można się pogubić, natomiast no jest to na pewno troszkę tańsze auto jak Eniro, a lepiej wyciszone, bardziej komfortowe, no tyle, że z mniejszym zasięgiem. No trzeba sobie odpowiedzieć, co dla każdego jest najważniejsze. Ja z racji uwielbienia zasięgu to pewnie bym poszedł dalej w Eniro, natomiast gdybym miał mniejszy budżet, to zdecydowanie EC4. A teraz nas informuje, że przed nami mamy fotoradar i to tutaj jakaś wewnętrzna nawigacja Citroena. Rewelacja, jestem zachwycony. A teraz uśmiechy do fotoradaru. No i jesteśmy z powrotem pod Janem w Skawinie i jestem w ciężkim szoku. 102 km, 63 na godzinę średnia i 9,7 zużycie. No niesamowite auto. 54. A w bateryjce pozostało jeszcze 54%, więc zjedzenie pizzy dało nam więcej procent niż zużyliśmy na powrót do Skawiny. Taka ciekawostka. A zasięg jeszcze 192 km auto pokazuje. A rewelacja. Jacek tu wytestował, że 45 kWh jest dostępne. I przepiękne podświetlanie tutaj. Myślę, że będzie nas widać. A ja jestem zachwycony tym autem. Bardzo milutko mi się nim jechało. Rewelacyjne to zawieszenie. Świetnie się prowadzi. Bardzo komfortowe. Oszczędne. Naprawdę nie wiem, co oni zrobili w tym EC4, ale ja jestem pod wrażeniem tego pojazdu. Także świetny wybór. Gratuluję. Dzięki. Żegnamy się i do zobaczenia. Cześć. Cześć.